Dobra, muszę szybko przyjechać. Muszę zobaczyć coś na komputerze związane z samochodami. Kurde, kto to zaparkował tą Toyotę? I ledwo co się da wjechać. Muszę zobaczyć zaraz ten samochód. Parkuję. Oj, proszę bardzo, wybity zderzak. Będzie zmniejszenie pensji dla tego, co postawił. O! Dlaczego stawiałeś tą Toyotę? Wytłumacz się. No po prostu no nie miałem gdzie ją postawić. No i przez ciebie wybiłem sobie zderzak w Mustangu. Dobra, dam ci kasę. No, zmniejszę ci wypłatę o 1000. Dobra. Okej, idę zobaczyć komputer. Dostałem informację od Koenigsegga. Wyprodukowali moje jesko już. Przypłynie ze Szwecji. Nice. O Boże, ja mam takie marzenie, to było jesko mieć na policji. Agera była i w sumie dalej jest, tylko nie używam, bo się boję, że to się zniszczy. Jutro przypłynie, więc prosto ze Szwecji. No to będę czekać. O Boże, o to dzisiaj dzień. Czas odebrać Koenigsegga jesko. No dobra, jadę do portu. W moim Challengerze. Trzeba w końcu serio zmienić ten samochód. Od tylu lat ja chyba tam już jeżdżę. Chyba na spokojnie z 10 lat już ten samochód używam. Jak widać, trochę koni mu ubyło. Jest trochę wolniejszy niż kiedyś. No cóż. Dobra. Już niedaleko port. Proszę bardzo. Strasznie pusta ulica, mam wrażenie. Okej. Jezu. Co ja robię? Powinienem kupić sobie coś lepiej prowadzącego się niż Challenger. Gdzie port? A, tutaj port był. Dobra. Tutaj jest port. Łocie. Dobra, jestem. Gdzie to jest? Tu jest jakiś Fiat 500. Dzień dobry. Dobry, zapraszam Gdzie za mną. jest Pan Koenigsegga, Koenigsegga? tak? Tak. Zapraszam za mną. O, ale to piękne. A zobacz, jaki piękny. Dobrze, tu są dowody zakupu na ten samochód. Zobaczę już. Dobra, wszystko się zgadza. A kluczyki gdzie są? Kluczyki są w samochodzie. Wsadzone Samochód jest specjalnie zrobiony pod pana. No dobra. Tak jak było na życzenie. Ale to jest super. A w schowku ma pan od nas prezencik. 2000 dolarów. No i fajnie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. O kurde, teraz tak lekko wciskam, ale teraz tutaj bym chętnie wcisnął. Może nikt nie będzie jechać. Jakie to szybkie. Co prawda większymi prędkościami jeździłem na innych autach, ale teraz prosta trasa. Na pewno coś się fajnego osiągnie. 320 km na godzinę na leczniku. Ja pierdziel. Bo 200 mil, nie wiem dlaczego, ale tu jest amerykańska wersja tego samochodu i są w milach te prędkości. Łocie panie. Jakie to jest szybkie. O kurde. Ciekawe, czy będzie 300 mil. Jest 300 mil! O kurde! Jakie to jest szybkie, Boże. Zabójcza prędkość. Najszybsze auto, jakim kiedykolwiek jeździłem. Zdecydowanie. Będę sobie go prywatnie używać. Wywalone już tego challengera, szczerze mówiąc. Dobra, ale to jest super. Powinienem w sumie nie robić tuningu policyjnego, tylko standardowy biały z zielonym paskiem. Proszę bardzo. Jadę na policję. Ciekawe, czy ktoś tu jest, że ich zaskoczę. Chyba nikogo nie ma, niestety. No cóż. Stawiam te jesko. No i idę do pracy. Ale to jest super samochód.
Najlepszy samochód, jakim dotąd jeździłem w moim życiu.